się nie odbija, bo... Ale to mi się najlepiej wyjdzie. Witam serdecznie nielicznych kibiców, obydwie drużyny, za chwileczkę spotkanie. Rozpoczynamy rundę rewanżową rozgrywek koszykarskiej Ligi Okręgowej. Spotkanie pomiędzy Gokisem Panki a X-Tal gmina Poczesna. I drużyna gości wystąpi w zestawieniu z numerem 1 Markowski Wojciech. 2 Łagodziński Jakub. 2 Łagodziński. 3 Krajcar Kamil. 4 Kurzerowicz Mariusz. 6 Kardas Krzysztof. 7 Miszczak Karol. 8 Mraz Kamil. 9 Czan Arkadiusz. I z 10 kapitan Miszczak Artur. Serdecznie witamy X-Tram gmina Poczesna. A gospodarze wystąpią w zestawieniu z numerem 3 Patryk Gawoński. Z 5 Marcin Sawicki. 7 Łukasz Kogalski. Z 8 Marcin Kaliczak. Z 11 Kamil Praski. Z 14 Grzegorz Korzony. Z 15 Damian Krawczyk. Z 16 Rafał Nowak. Nowej Buta. Nowej Buta. Z numerem 21 Dariusz Dębek. Z numerem 33 kapitan zespołu Bartłomiej Sara, który również będzie dzisiaj pełnił rolę coacha.
z numerem 36 Adam Kolejewski i z numerem 77 Tomasz Kośnik. Gogi z Panki. Serdecznie witamy również arbitrów dzisiejszego spotkania, pan Janusz Ferenc, pan Robert Ogrodniczek oraz sekretariat pan Cezary Gajda. Oh,
Pierwsze punkty w dzisiejszych spotkaniach, dwa pierwsze punkty zdobywa Marcin Sawicki. Mamy również pierwsze przewinienie. Rafał Nowak faulował. Przypomnę, że drużyna gospodarzy Gokisu po pierwszej rundzie zajmuje miejsce drugie z kompletem punktów w 9-18 prowadzi UKS Musta Częstochowa. Drużyna gości czeka na pierwszą wygraną. Rozrywka zajmuje miejsce 10. Przypomnę, że do play-offów kwalifikuje się pierwszych 8 zespołów. Thank you.
11-6, a jest to jego 7 punkt w tym spotkaniu. Patryk Gawroński, 13-6. No, piękny rzut Mariusza Kuziołowicza, 13-8. Dwie minuty do zakończenia pierwszej kwarty, 13-8. Dwa kolejne punkty zdobywa Marcin Sławicki i plus dodatkowy rzut osobisty. Ostatnia minuta pierwszej kwarty. Wynikowa akcja i kolejne punkty dwa Marcina Sławickiego, 19-8. Niecałe pół minuty do zakończenia tej kwarty. Mariusz Kuziołowicz, 19-10. 20 sekund. Kolejne dwa punkty Mariusza Kuziołowicza. 15-19. Po pierwszej kwarcie prowadzi Gokis Parki z X-Teamem gmina Poczesna. Dobra, nie wiem. Właśnie nie powiem.
Luka. Wchodzący na krzesło Kamil. Ej, zmiana była! Nastąpiła zmiana. Zszedł Patryk Gawroński. Na boisku bawi się Kamil Praski. 21-14. I 2 punkty zdobyła zawodnik z Gomelem. 8, czyli Marcin Kaliczak. 23-14. Kurzerowicz Mariusz. 23-16. Dędek, a schodzi Tomasz Kosztuk. Thank you.
Zdobywają punkty Marcina Sawickiego 28-18. Piąta minuta tej kwarty, drugiej kwarty. Przypominam spotkanie Gogis Panki X-Team. Gmina Poczesna, kapitan drużyny, mistrzak Artur, 20 punkt. Właśnie zmienia Grzegorza Korzonka, to dzisiaj był faul w ataku. Wchodzi Rafał Nowak, również Marcin Gadzio opuszcza boisko, a po raz pierwszy pojawia się na nim Krawczyk Damian z numerem 15. I dodatkowy rzut Artura Szarka, a w odpowiedzi Kamil Praski 32-23. Patryk Radoński 35-23. I po błędzie koszykarza drużyny gości zdobywa Patryk Radoński kolejne dwa punkty. Ciekawa akcja i Mariusz Uzielowicz, najlepszy snajper w tej chwili koszykarski X-Teamu z Poczesnej. I Damian Krawczyk 39-25. Niecałe 3 minuty do zakończenia tej kwarty. Patryk Gawroński się rozstrzelał. 41-25. Będzie zmiana, że gość schodzi. Kapitan
Mistrz Artur pojawia się na boisku. Łagodziński Jakub po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu. Schodzi Kamil Praski, wchodzi drużynie gospodarzy Marcin Sawicki. Dobra,
48-31, między innymi 5 punktów zdobył Kamil Paski i ponownie on za 3 punkty 51-31. Marcin Sawicki, 58 punkt.
60 punkt. I dodatkowy rzut osobisty. I przed chwilą sędziowie odwiedzali przebije techniczne Mariusza Kierzelowicza. I jest 61 punkt Patryka Karolińskiego. I za techniczne. I mamy 62 punkt. 62-35. Kolejne dwa punkty Patryka Gawrońskiego, 64-35. Artur Miszczak, 64-37. I Marcin Zawicki, 66-37. Kolejne 3 punkty, 2 punkty Patryka Gawrońskiego, 72-37. Pojebane jesteś tam, kurwa, według mnie.
zakończenia trzeciej kwarty 3 minuty. Wynik spotkania 74-37, a z numerem 7 pojawił się na boisku w drużynie gospodarzy Łukasz Kurgalski. Rzuty osobiste będzie wykonywał najlepszy strzelec drużyny gości Kuzierowicz Mariusz z numerem 4. Jego kolejny bok niezaliczony. Podczas rzutu osobistego została przekroczona linia. 74-38. Dwie minuty do końca trzeciej kwarty. Ale
Rozpoczynamy czwartą kwartę spotkania pomiędzy Gowisłem Banki a X-Teamem gmina Poczesna i właśnie przy próbie oddania rzutu faulowany Arkadiusz Czarny i będzie wykonywał dwa rzuty osobiste. Celnik Grzegorz Korzony. Thank you.
Łagodziński Jakub, kolejne dwa punkty dla drużyny gości. Marcin Sawicki, 89-47. Dobrze. Łagodziński Jakub, 89-49. Damian Kraczyk w odpowiedzi, 91-49. Łagodziński 91-51. I kolejny powód na boisku pojawiają się Dariusz Dędek i Dawid Blaski. Zawężenia spotkania czwartej kwarty. Grajca Kamil 91-53. Łagodziński 91-55. W odpowiedzi Dariusz Dędek. 93 punkt dla dopisu. 2,5 minuty zakończenia spotkania. Thank you.
Przed nami ostatnie dwie minuty czwartej kwarty całego spotkania. 94-55 dla Gokisu Parki. Półtorej minuty do zakończenia czwartej kwarty. Do końca spotkania Damian Krawczyk, dwa rzuty osobiste. I mamy celny rzut, 95-55. Również drugi, 96-55. Ostatnia minuta spotkania. Arkadiusz Czar, kolejne dwa punkty. Czterdzieści dwie sekundy do zakończenia czwartej kwarty. I za trzy Patryk Gawroński. 99-57. 30 sekund. 27. Sekund do zakończenia. Dziesięć sekund. Osiem. Sześć. Pięć. Trzy. I Patryk Gawroński był ostatnim zdobywcą dzisiaj kosza. 104-57 do Hiszpanki pokonał X-Team gmina Poczesna. Serdecznie dziękujemy nielicznym kibicom, koszykarzom obydwu zespołów oraz sędziom. Przypomnę, 104-57 do Hiszpanki pokonał X-Team gmina Poczesna. Thank you.
Serdecznie również dziękujemy naszemu sołeczowemu kamerzyście, panu Maćkowi Zielonce.